luty miesiącem chorób rzadkich i świadomości objawów zespołu Marfana. Dzień piąty, tętniaki aorty i innych tętnic. Tkanka łączna, która nas buduje, wszystkie struktury naszego ciała, występuje również między innymi w tętnicach. Jeżeli dana osoba ma genetyczny problem, genetyczną wadę z tkanką łączną, to jej tętnice mogą w normalnym, naturalnym życiu się po prostu poszerzać. W pewnym momencie takie poszerzenie, jeżeli jest już duże, nazywamy tętniakiem i niestety, ale wymaga ono ścisłej, takiej pilnej obserwacji, a w dalszych krokach również może wymagać leczenia chirurgicznego. Na szczęście w dzisiejszych czasach jest to możliwe. Można takich pacjentów z powodzeniem operować. Jeżeli chodzi o pacjentów z zespołem Marfana i innymi marfanopodobnymi chorobami tkanki łącznej, to tutaj lekarze kardiochirurdzy zalecają operację typu klasycznego i wymianę takiej zmienionej tętnicy na protezę tętnicy. Nie poleca się leczenia za pomocą stent graftów, ponieważ te naczynia u pacjentów z zespołem Marfana się nadal mogą poszerzać i stent grafty mogą po prostu się przesuwać, co stanowi niebezpieczeństwo dla takiej osoby. Najważniejsze jest, żeby regularnie chodzić na badania obrazowe i aby lekarz za każdym razem wpisywał w opisie takiego badania obrazowego wartości w milimetrach, tak aby można było z badania na badanie za każdym razem porównywać, jak się ta aorta zmienia, czy się poszerza. I co ważne, operacje tętniaków aorty przygotowane, przeprowadzone w trybie planowym są obarczone znacznie mniejszym ryzykiem niż takie operacje w trybie ostrym, nagłym, czyli kiedy to pacjent z silnym bólem trafia na SOR w przypadkowym miejscu, w przypadkowym czasie dla siebie. Dlatego tak ważne jest, aby poddawać się badaniom regularnym i no, ważna jest przede wszystkim diagnoza, bo jak pacjent wie, że jest w grupie takiego ryzyka, to wtedy może się badać regularnie, zaplanować tą operację i dzięki temu po takim przejściowym okresie, kiedy to jest w trakcie przygotowania do operacji, potem pobytu w szpitalu i rekonwalescencji, potem wraca po prostu do normalnego życia i to jest najważniejsze, do tego dążymy. Przerywamy ciszę, bo tętniak rośnie w ciszy.